ministrze. Szczęść Boże, ciężkiej pracy dla ojczyzny. Chciałbym prosić o odpowiedź na piśmie, na bardzo skonkretyzowane pytanie, które zechce pan przekazać swojemu aktualnemu pryncypałowi, który wygłaszał dzisiaj exposé, z obawy o ewentualny konflikt interesów, w którym panie, panowie moglibyście się znajdować, czego wasze wątłe konstrukcje psychofizyczne mogłyby nie wytrzymać. Chciałbym dowiedzieć się, ilu ministrów, wiceministrów, sekretarzy, podsekretarzy w kierownictwie resortu jest posiadaczami większej liczby paszportów, większej od jedności. Tak? Kto w kierownictwie resortu spraw zagranicznych posiada również paszporty innych państw? I jeśli chodzi o kierownictwo, to prosiłbym, żeby to było spersonalizowane wyliczenie. I w ogóle w resorcie, no i na pewno byłoby ciekawe, kto w Wysokiej Izbie ma więcej niż tylko jeden polski paszport. Jedno pytanie jeszcze i do pana ministra Sikorskiego. Gdyby zachodziła taka okoliczność, to byłbym wdzięczny za odpowiedź do lojalności wobec którego wystawcy, którego paszportu dany polityk bardziej się poczuwa. Szczęść Boże, dobry wieczór. Projekt nie idzie dostatecznie daleko i owija w bawełnę. To, co powinno być jasno deklarowane. No ale być może sprawy zaszły tak daleko i upadliśmy tak nisko, że trzeba kodeksowo ujmować to, co kiedyś kulturowo było ujęte i było jasne, że bluźnierstwo, świętokradztwo, że domaga się akcji, władzy, uwaga, władzy świeckiej, która dla porządku publicznego nie dozwala zamachów na fundamenty i subtelną strukturę, architekturę naszej cywilizacji, która tak, z wiary, z Najświętszego Sakramentu, nie z każdej wiary, nie z byle jakiej wiary, nie z latającego potwora spaghetti, ale z wiary świętej katolickiej się wywodzi konstrukcyjnie. Pytanie, jeśli pan pozwoli, panie marszałku, dwa pytania. Jedno takie, gdzieście byli, koledzy, zbierając pracowicie podpisy pod tym projektem, kiedy u nas, panie ministrze, na Podkarpaciu ciągaliście przez wasze sądy księży za sprawy covidowe, propagandowo broniąc chrześcijan. Gdzieście wtedy byli, kiedy te procesy się jeszcze ciągnęły? To pytanie retoryczne, ale pytanie konkretne. Artykuł 196, paragraf 2. Czy nie uznajecie, szanowni projektodawcy, za zasadne, oprócz przedmiotów, dziękuję wprowadzenie bardzo, do tego pośle, artykułu również osób Witels, duchownych Witels, i tu nie powinno bardzo być to proszę, doprecyzowane, dziękuję, że... Panie pośle, jeszcze raz, pan poseł Witold Tumanowicz, Konfederacja. Szczęść Boże, dobry wieczór. W trybie oświadczenia poselskiego chciałbym tu odnotować moje skromne, ale realne osiągnięcie. W dniu dzisiejszym udało mi się wyegzekwować odpowiedź od pana ministra spraw zagranicznych Sikorskiego na wprost zadane pytanie o to, kto w kierownictwie resortu posiada więcej niż jeden polski paszport. Usłyszałem, że wiceminister pan Bartoszewski junior jest posiadaczem paszportu wystawionego przez Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii. Nie uzyskałem odpowiedzi na pytanie do lojalności, wobec którego z wystawców paszportów bardziej poczuwa się posiadacz. Będę tę sprawę drążył. W trybie oświadczenia poselskiego posuwam się do doniesienia publicznego i ogłaszam, że mamy tutaj do czynienia z ewidentnym konfliktem interesów, a tam, gdzie wchodzi w grę konflikt interesów, może być też mowa i ja zgłaszam niniejszym uzasadnione podejrzenie zdrady dyplomatycznej, ponieważ właśnie w ostatnich dniach, o czym mówiłem taki przypadek w oświadczeniu poselskim wczorajszego wieczora, w ostatnich dniach dochodzi do
groteskowych sytuacji w związku z wizytą dyplomatów, ba, głów państw obcych, w tym rządu Wielkiej Brytanii, co moim zdaniem jest w kolizji z polskim interesem i sprowadza raczej powszechne niebezpieczeństwo, jeśli brać pod uwagę doświadczenia historyczne w naszych relacjach z Wielką Brytanią, no to zatem proszę drążyć wraz ze mną sprawę konfliktu interesów, domniemanej zdrady dyplomatycznej. Dziękuję. I pytajmy, kto jeszcze w Wysokiej Izbie i w rządzie Rzeczypospolitej ma więcej niż jeden paszport. Nieobecny jest adresat tego krótkiego sprostowania. Pani marszałek. Przekażą pewnie. Pani marszałek przekaże. Pani marszałek wydzieliła mi tutaj 30 sekund, więc tak ja może mówić. Tylko zadedykuję cytat, bo polecałem lekturę, więc zadedykuję cytat. Literatura wyższych lotów, noblista nasz Raymond. Przekażcie panu rzecznikowi, ministrowi Foglowi. Władysław Raymond, Ziemia Obiecana. Gdyby świnia rozumowała o orle, rozumowałaby podobnie. Pan jeszcze siedzi tutaj, panie ministrze? Nie spadł pan tam na podłogę tramwaju rządowego z wrażenia? No dziwię się, ale szanowni państwo, naprawdę to jest komedia, co tutaj zaprezentowaliście. Chyba w tej sytuacji lepsza byłaby większa szczerość, gdyby tak dwie tablice mojżeszowe tutaj zaprezentować. Na jednej byłaby lista sędziów słusznych, a na drugiej byłaby lista sędziów niesłusznych. Księga z wyrokami słusznymi i księga z wyrokami niesłusznymi wedle woli objawionej przez pana ministra. Czyja to właściwie wola? Fundacja Batorego, panie ministrze, gdybyście zajmowali się, naprawdę gdybyście chcieli się zająć poważnymi sprawami, to już leżałaby tutaj przed nami na jakiejś komisji sejmowej ustawa o agentach zagranicznych. Poważne państwa, prawdziwi imperialiści mają takie ustawodawstwo. Mają Amerykanie i mają Moskale ustawy o agentach zagranicznych i Fundacja Batorego, jak ulał, wypisz, wymaluj, podpadałaby pod takie ustawodawstwo i wtedy przynajmniej to byłaby gra w otwarte karty. Bardzo dobrze to brzmi, jak tutaj referujecie, szanowni koledzy, koleżanki, w odwrotnej kolejności, referujecie przyczyny, dla których chcecie ograniczyć prawa obywatelskie, konstytucyjne, przez siebie arbitralnie wyróżnionych kategorii. Już nie tylko sędziów, tych słusznych i niesłusznych, ale obywateli. Z jakiego powodu karencja czteroletnia, aktywny udział w polityce? To brzmi, powiadam, nieźle, ale to jest bardzo populistyczne. Kim jest Polak, który przez 4 lata nie wykazał publicznie zainteresowania polityką? Kim jest Polak, który chce działać publicznie, ale nie zaprezentował w żaden sposób swojego przejęcia sprawami publicznymi? To pozornie jest pozytywna rekomendacja, z mojego punktu widzenia rekomendacja bardzo wątpliwa, a jeśli nawet przyjmiemy, że ustawą można ograniczyć prawa konstytucyjne, no to powtarzam, dlaczego 4 lata, dlaczego nie 3,5, dlaczego nie 7? A może marzycie o tym, żeby do tego Trybunału Konstytucyjnego pozyskać jakiegoś piasta kołodzieja, prawda, nieskażonego polityką, oderwanego od pługa i niech on sądzi. Nie, to jest fikcja. Mafie, służby i loże będą akuszerami takich kandydatur. To wtedy w Trybunale Konstytucyjnym zasiądzie bardzo łatwo, bo będzie spełniał te kryteria jakiś tam ojciec chrzestny, którego nazwiska nawet publika nie zna, ale to on ekspert, tak, bezpartyjny, nieskażony zaangażowaniem aktywnym w politykę, ekspert Fundacji Batorego znajdzie się w Trybunale Konstytucyjnym. I jeszcze taka uwaga, dlaczego podnosicie ten Trybunał Konstytucyjny do rangi jakiejś takiej naczelnej świętości polskiego życia publicznego?
polskiej państwowości, jakiegoś centralnego zwornika. Ja się oczywiście zgadzam z tym, że jest bardzo ważne i poniekąd kluczowe to, co ten Trybunał robił, robi, robić będzie. No ale pamiętajmy, skąd wyrastają nogi, skąd wyrastają korzenie. Gdzie biją źródła? Gdzie biją źródła tego ustawodawstwa, tej legislacji, która nam dała ten byt, jakim jest Trybunał Konstytucyjny. No biją te źródła tam, gdzie bijące serce partii, jeszcze nieboszczki PZPR, to znaczy w stanie wojennym w 1982 roku. Jakaż to intuicja generałom Jaruzelskiemu i Czekiszczakowi podpowiedziała, że jak znalazł na transformację ustrojową, trzeba będzie troszkę rozmontować ten system totalniacki, ale tak, żeby wszystko jednakowoż grało i kolidowało, żeby to kontrolować innymi metodami. Zdaje się, że dopiero w połowie lat 80. wszedł w tę fazę operacyjną. Zaczął działać Trybunał Konstytucyjny, ale powtarzam, to nie jest żadna świętość. I tutaj będę miał pytanie do pana ministra, czy w ogóle była rozważana taka koncepcja, żeby skoro to jest taki węzeł gordyjski, to zamiast tłuc w ten węzeł waszym młotkiem partyjnym, bo wcale nie przecinacie tego węzła, tylko po prostu nawarstwiacie kolejne wątpliwości, generujecie kolejne problemy, z którymi trafimy prędzej czy później do jakichś trybunałów, to dlaczego w ogóle nie zamknąć tego interesu, nie zamknąć tego rozdziału historii, który, powtarzam, zaczyna się wcale nie pięknie, bo się zaczyna w mrokach stanu wojennego. I dlaczego nie miałaby tego, co robi Trybunał Konstytucyjny, robić jakaś Izba Sądu Najwyższego, gdzie przynajmniej nie będziemy pakowali się w problemy z tworzeniem specjalistycznego, dedykowanego prawa bezprawia, które będzie selekcjonować tych sędziów. To przynajmniej będziemy wiedzieli, skąd ci sędziowie się wzięli w Sądzie Najwyższym i jakim kryteriom oni podlegają. To byłoby moje pytanie do pana ministra. I jeszcze jedno. Mam wrażenie pewnej fikcyjności tej procedury i tego spektaklu politycznego, który tu się rozgrywa, skoro wy i tak macie Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej i władze najwyższe Rzeczypospolitej Polskiej, łącznie z całym tym Trybunałem Konstytucyjnym, macie przecież za nic, skoro jeździcie po wytyczne do Brukseli. I pan przecież zaczął swoje urzędowanie od tego, że pan się chwalił i reklamował publicznie, że pan z komisarz Jourovą tutaj ustala, jak będziemy przywracać praworządność w Rzeczpospolitej Polskiej. Więc z jednej strony publicznie to deklarujecie, że prawo stanowione tu w Wysokiej Izbie jest dla was ważne o tyle, o ile jest to implementacja normy eurokołchozowej, a z drugiej strony roztaczacie tutaj przed narodem polskim wizję własnej formacji zajeżdżającej tutaj na białym koniku garbusku jako obrońcy prawa i sprawiedliwości. Tak, powtórzę za moim kolegą. Prawo i sprawiedliwość, te słowa zostały obrócone w szyderstwo przez formację Zjednoczonej Łże Prawicy, która tutaj w tramwaju rządowym przed panem, panie ministrze, prokuratorze generalny zasiadała. No ale nie kontynuujcie tej praktyki i nie kontynuujcie operetki praworządności w państwie, w którym tak naprawdę chodzi wam o to, żeby tylko mocniej ściągnąć cugle, żeby mieć wszystkie klucze do dokręcania śruby, żeby wam pasowało, a wam, to znaczy właśnie komisarzom eurokołchozowym, których podwykonawcami sami się mienicie. Dziękuję bardzo, pani marszałek. Szczęść Boże i ratuj się kto może, kiedy stęsknieni za Europą Polacy budzą się z krzykiem w eurokołchozie. Tu w Wysokiej Izbie w dniu dzisiejszym atmosfera Akademii ku czci Wielkiej Socjalistycznej Rewolucji Październikowej. Moi poprzednicy chwalili, ale nie cieszyli się. Trudno im było wykrzesać ze siebie entuzjazm. Ja pamiętam jeszcze z czasów za poprzedniego, starego reżimu, w telewizorze takie ciągnące się godzinami akademie pierwszomajowe. I to właśnie wypisz, wymaluj wy, piewcy, chwalcy totalniackiego eurokołchozu.
Nie do takiej Unii Polacy przystępowali. Cytując klasyka, panie pośle Wałęso, nie o takie Unię, nie o takie Unię. Konfederacja wnosi o odrzucenie tego projektu z piekła eurokołchozowego rodem w pierwszym czytaniu. Panie ministrze, pan tutaj apelował do nas, żebyśmy pospieszali z procedowaniem, ponieważ wyście już wszczęli procedury zalogowania tej gotowości do ściągania tych podatków w eurokołchozie. No to jest dla nas samo w sobie negatywną rekomendacją, kiedy przedstawiacie nam to unijne ustawodawstwo. Naprawdę taczkami i wagonami ono tutaj przejeżdża przez Wysoką Izbę i w uzasadnieniu zawsze w pierwszym akapicie i w pierwszym zdaniu jest napisane, że to jest implementacja normy eurokołchozowej. Panie ministrze, tego właśnie nie chcemy. My chcemy, żeby polskie prawo było stanowione w Wysokiej Izbie, a nie podbijane tylko tym nieszczęsnym orłem w koronie. W miarę jak z Brukseli napływają do was dyrektywy, które wy w podskokach z gałęzi na gałąź bardzo ochoczo realizujecie. Tak, to są ustawy, które myślę, że można by opatrzyć takim wspólnym tytułem. To są ustawy o dożynaniu nie watahy, tylko właśnie polskiego ludu, w którym od czasu do czasu budzi się na jakąś skalę domową, rodzinną, duch przedsiębiorczości i wózek po młodszym dziecku, który mógłbym wywieźć na śmietnik albo wystawić przed płot. Ktoś tam umieszcza na takim portalu, na którym może inni się tym zainteresują. Teraz zawaha się nie jeden ojciec, nie jedna matka, ciotka, zanim puści coś w obrót gospodarczy, no bo nikt nie chce mieć do czynienia z grupami realizacyjnymi urzędów skarbowych, prawda? Bo taka wizja natychmiast się rodzi i to jest wizja uzasadniona. Dajcie spokój Polakom. Reżim, który schyla się po pieniądze tak nisko i strzyże ten trawnik do gołej ziemi, ten reżim oczywiście zmierza w stronę upadku, dlatego że nie ma takiej podłości, przed którą by się cofnął rząd w potrzebie pieniędzy. System eurokołchozowy, system socjalistyczny jest z zasady zbankrutowany i może oddalać, rolować tylko ten powiększający się dług i oddalać bankructwo, wyciskając z ludzi to, czego jeszcze nie wycisnął. Więc z całym szacunkiem, sympatią, panie ministrze, niech pan nie przechodzi do historii jako ten kolejny gość od dokręcania Polakom śruby i nasyłania podatkowej bezpieki na polskie rodziny, polskie domy, polskie gospodarstwa, które jakoś starają się wiązać koniec z końcem, jakoś starają się sobie radzić i dlatego od czasu do czasu coś tam próbują sprzedać, czego już do życia nie potrzebują. Wniosek paszczowo złożony, bo to pierwsze czytanie, o odrzucenie w pierwszym czytaniu tego fatalnego projektu. Jutro ma w Wysokiej Izbie zająć szereg godzin debata na temat polskiej polityki zagranicznej. Ja już dzisiaj w trybie oświadczenia poselskiego chciałbym zagaić przypomnieniem, jak to w 1939 roku byliśmy wpychani pod nadjeżdżającą ciężarówkę z gruzem. Najpierw przez udzielenie gwarancji z Londynu, całkowicie gołosłowne, całkowicie na zimno z wyrachowaniem. Potem byliśmy rozmasowywani, nasze złudzenia były pielęgnowane, wizyta szefa brytyjskiego sztabu generalnego, generała Ironside'a w Warszawie w lipcu i słynne zdanie wypowiedziane oczywiście w zamkniętym pomieszczeniu, ale przeszło ono do historii, zapewnienie, być może przyjdziemy do was przez Morze Czarne. Ponieważ Polacy zaczęli się już wówczas latem 1939 orientować, że za brytyjską gwarancją nic nie idzie, nic nie stoi. I wreszcie umowa podpisana w sierpniu. Brytyjskie samoloty, jak wiadomo, dotarły do portu w Konstancy i służyły później, nie pamiętam czy Rumunom, czy
Turkom, w każdym razie do Polski nie dotarły. I otóż w ostatnich dniach mieliśmy w Warszawie wizytę brytyjskiego premiera, który przyjechał do nas z analogicznymi zapewnieniami. Mają być brytyjskie samoloty, a wszystko to oczywiście po tym, jak w 2016 roku, już kończę, panie marszałku, panie May i Szydło, tak jest, podpisały pakt obronny. Otóż, szanowni państwo, na zagajenie debaty o polityce zagranicznej ja oznajmiam, że kiedy Brytyjczycy, kiedy Angole oferują nam zwiększenie bezpieczeństwa, wsparcie i pakty obronne, ja uciekam z krzykiem. Bardzo dziękuję, panie marszałku. Był pan nieobecny jeszcze w Wysokiej Izbie, kiedy w tym fotelu zasiadała pańska poprzedniczka, marszałek Wielichowska, która pozwoliła sobie nie szanować powagi Wysokiej Izby w sposób uwłaczający tej powadze, zwracając się do 200 tysięcy Polaków, którzy podpisali się pod społecznym projektem, który jest przedmiotem tej debaty. I ja wzywam pana, panie marszałku, do tego, by zapewnił pan panu Robertowi Bąkiewiczowi, sprawozdawcy tego projektu, godziwe, adekwatne i przewidziane przez regulamin i tradycje tej Izby warunki do tego, by pełnił tutaj swoją powinność. On reprezentuje 200 tysięcy naszych rodaków, którzy podpisali się pod tym projektem. Natomiast insynuacje, które, kiedy brakuje argumentów, okazują się jedyną bronią z waszej, szanowni państwo, strony. Te insynuacje same się komentują. Dziękuję bardzo, panie. Szczęść Boże wszystkim, którzy się przyczynili do tego, że ten projekt jednak wszedł pod obrady Wysokiej Izby. Bardzo dziękuję panu sprawozdawcy, dziękuję wszystkim autorom, zbieraczom i tym, którzy złożyli swoje podpisy, które sprawiły, że ten projekt wszedł na wokandę parlamentarną. To ważne, bo chociaż, jak słyszymy, zamiar uwalenia tego projektu bez kierowania go nawet do komisji jest ewidentny, no to jednak dokonał się pewien przełom w świadomości Polaków. Naiwny judeoidealizm nie dominuje już tak powszechnie, jak jeszcze w poprzedniej dekadzie. I podniesienie tej kwestii i wniesienie tego projektu jest jednym z bardzo ważnych narzędzi komunikacji publicznej i mobilizacji narodowej. Czy jest problem? Tak, oczywiście. Ten problem został zdiagnozowany, zasygnalizowany, zaanonsowany przez organizację diaspory żydowskiej. Pan Singer, osławiony przed laty, stwierdzający, póki Polska tych roszczeń nie zaspokoi, będzie upokarzana na arenie międzynarodowej. Tak się też stało. Ten proces trwa. Nic nie zmienił tutaj judeoidealizm rządów Zjednoczonej Łże Prawicy, która wmawiała samej sobie i opinii publicznej, że są jacyś różni Żydzi, ci niefajni i ci fajni, z którymi wy świetnie prowadzicie dialog operacyjny, dogadujecie się i żadnego problemu nie będzie. Czy jest problem zasygnalizowany w tym projekcie, problem zdrady dyplomatycznej, problem wyprzedawania interesu narodu polskiego i interesów prywatnych? Tak, jest ten problem. Mieliśmy doniesienia mediów, notabene izraelskich mediów, o tajnych spotkaniach, na które Nowogrodzka delegowała europarlamentarzystów. Wówczas wymieniane były konkretne nazwiska i konkretna lokalizacja. Później rzecz dementowana, ale nigdy nie sprawdzona. Więc pytajcie pana ex-europosła Porębę, pana europosła Legutkę, pytajcie o te sprawy, może oni coś wyjaśnią. Ale zagrożenie jest realne. Jest realne, dlatego że na pochyłe drzewo wszystkie kozy skaczą, dlatego że wśród życzliwych
sojuszników, parafrazując klasyka, wśród życzliwych sojuszników psy zająca zjadły. Tyle tylko możemy wierzyć w prawo i, przepraszam za słowo, sprawiedliwość na arenie międzynarodowej, o ile wykazujemy się tężyzną państwowo-twórczą, tężyzną, a tej brakuje. Ta jest w regresie, państwo polskie jest w oczywistym odwrocie, defensywie pospołu i lewica z lewej, i lewica z prawej strony Wysokiej Izby abdykuje pospiesznie, abdykuje z suwerenności, wyprzedaje na raty samą prerogatywę rządzenia. Nie chcecie rządzić, scedujecie, już scedowaliście na Brukselę, na Waszyngton, na Berlin, inne stolice, również politykę. O, tak, także stolica państwa położonego w Palestynie jest zawiadowcą polskiej polityki historycznej. Wasza smętna kapitulacja w sprawie zmiany ustawy o IPN. To w jak pospiesznym trybie prezydent Duda podpisywał zdalnie w podskokach tę zmianę ustawy po to, żeby łaskawie zechciał się z nim spotkać zbrodniarz wojenny stojący także i dziś na czele państwa Izrael. To są realia polityczne stosunki. Zbrodniarz wojenny, Netanjahu, zbrodniarz wojenny. Uderz w stół, nożyce się odezwą. Pan jest adwokatem pana Netanjahu, zbrodniarza wojennego? Nie słyszę, panie marszałku, nie słyszę. Czy pan może umożliwić panu posłowi zabranie głosu? Panie pośle, bardzo proszę tutaj pozwolić dokończyć wystąpienie klubowe. Pan poseł Pisior się wzburzył, kiedy nazwałem premiera Netanjahu zbrodniarzem wojennym. Z lewej strony także widzę jakieś pomruki. Niech pan mi nie przeszkadza, kochany, niech pan się zgłosi do mnie na korepetycje z historii, polityki. Chętnie udzielę, ale to nie będzie tanie. Panie pośle, pan tu merytorycznie bardzo podszedł do tego projektu. Jestem bardzo za to wdzięczny. To znakomite zagajenie pracy na komisji parlamentarnej, na komisji Sejmu, na którą skierujcie na litość boską ten projekt. 200 tysięcy Polaków podpisało. Jeżeli pan dostrzega takie wątpliwości, jeśli to, co dla nas oczywiste, być może bardziej niż dla pana, dla kogoś może być nieoczywiste, to oczywiście dopiszmy do tej ustawy. Na pewno się nie obrażą projektodawcy, że będziemy twórczo nad tym pracować i że montujemy tam pewne bezpieczniki. Nie wymieniłem pańskiego nazwiska, ale tak, przysługuje panu prawo do sprostowania. Powiedziałem, wzburzył się Pisior. Także, panie marszałku, proszę udzielić prawa do sprostowania. Nie wiem, czy nie wzburzył się, czy nie Pisior, czy czego to sprostowanie będzie dotyczyć. Więc skierujmy ustawę do pracy na komisji. Pracujmy. Zdrada dyplomatyczna się szerzy. Ona została nawet zinstytucjonalizowana. Wyszło przecież wczoraj na jaw, może nie całe, ale tam szydełko jedno małe z worka. Okazało się, że po prostu w kierownictwie resortu spraw zagranicznych jest obywatel obcego państwa. Człowiek legitymujący się paszportem brytyjskim, a przecież Brytyjczycy, Anglosasi są adwokatami Żydów w tych sprawach. Bardzo dziękuję sprawozdawcom, także i za to, że przyczynili się w sposób istotny do odczarowania tej problematyki, tej tematyki. Państwo reagujecie samozapłonem, kiedy w ogóle ktoś wymawia słowo Żydzi. Tak jakby to było coś obraźliwego. Może wiecie coś więcej ode mnie, ale to po prostu nazwa narodowości. Ten projekt sprawił, że polscy patrioci przestali bać się budować zdania proste i złożone z podmiotem Żydzi. Dziękuję bardzo, panie marszałku. Słucham z uwagą sprostu. Pytanie do sprawozdawcy projektu. Jak odniesie się pan do podniesionych tutaj wątpliwości, mniemanych mankamentów i jak odniesie się pan do propozycji dalszej wytężonej pracy na poziomie komisji sejmowej nad tym projektem po to, żeby go jeszcze ulepszyć, usprawnić i żeby być może nadać mu jeszcze większą dobitność?
Dziękuję. Szczęść Boże, dobry wieczór. Dziękuję panie marszałku. Wysoka Pustawa Izbo, chciałbym do protokołu podyktować spostrzeżenie w trybie oświadczenia poselskiego. Spostrzeżenie na bazie doświadczeń dzisiejszego, dość już długiego dnia. Insynuacja. Insynuacja, argumenty ad personam, reductio ad Putinum jest chyba najczęściej stosowanym chwytem retorycznym, erystycznym zabiegiem w Wysokiej Izbie. Kiedy brakuje realnych argumentów, kiedy nie chcemy odnosić się do rzeczywistości, nominujemy naszego adwersarza na ruskiego agenta. Czy mowa jest o zielonym, a w istocie czerwonym ładzie eurokołchozowym? Czy mowa jest o roszczeniach i uroszczeniach żydowskich wobec Polski? Albo lewica z lewej, albo lewica z prawej, albo jedni i drudzy naraz wzburzą się i nominują nas na ruskich agentów. Otóż warto zastanowić się, czy Zjednoczona Łże-Prawica, która miała w rękach klucze do tajnych gabinetów i sejfów przez 8 lat, powątpiewa o istnieniu i działaniu polskich specsłużb, które, mam nadzieję, niczym innym się nie zajmują dniem i nocą, jak tylko tropieniem, wykrywaniem, a następnie przekazywaniem w ręce wymiaru sprawiedliwości agentów wrażych jakichkolwiek obcych państw. Czy totalna opozycja, która dziś zasiada w tramwaju rządowym, tak bardzo, tak dalece wątpi o zdolnościach polskiej bezpieki do monitorowania, wykrywania wrażej agentury, przynajmniej choćby tylko na poziomie parlamentarnym? Czy naprawdę państwo sądzicie, że gdyby był jakikolwiek cień substancji w waszych nędznych, podłych, łajdackich insynuacjach, to przez te wszystkie lata osłona kontrwywiadowcza posłów, bądź co bądź, na Sejm Rzeczypospolitej, Sejm jaki jest, każdy widzi, ale jednak, że ta osłona nie działała, że jej nie było, macie państwo niedobitki pisiorów w tej Wysokiej Izbie. Macie państwo tak niskie mniemanie o waszych w tej kwestii wyroczniach Kamińskim i Wąsiku, że oni by nie przyskrzynili ruskiego agenta, gdyby się tu zakradł i do was mówił z tej mównicy? Macie wy tak mierne oceny waszego kierownictwa bezpieki Kierwińskiego, panie pośle, Szymoniaka, bardzo proszę zmierzać do puenty ze Sienkiewicza. To jest właśnie puenta. Pan ją postawił, panie marszałku. Pan ją postawił, panie marszałku, ponieważ ja popadłem w tak głębokie zdumienie, że można tak bredzić i tak kontrfaktycznie insynuować pod naszym adresem całymi latami, nie mówiąc sprawdzam. Waszym służbom, my nie mamy do nich kluczy. Dziękuję bardzo, panie marszałku. Proszę przekazać pani marszałek Niedzieli, żeby powstrzymała się od dyrektyw językowych, które adresuje do posłów regularnie. Pani marszałek Niedziela, jeżeli chce pouczać posłów, jakie słowa czy związki frazeologiczne mają prawo obywatelstwa w Wysokiej Izbie, to niech marszałek Niedziela skonstruuje projekt zmiany regulaminu Sejmu, niech przedstawi załącznik słów preferowanych i słów zakazanych, sformułowań dozwolonych i niedozwolonych i niech Wysoka Izba dyskutuje, jeżeli przyjmie taką obłędną zmianę regulaminu, to będzie to temat do dalszej ciekawej dyskusji. Ale póki nie ma takich zmian w regulaminie, niech pani marszałek Niedziela łaskawie skorzysta z okazji do siedzenia cicho, kiedy przemawiają posłowie na Sejm, nie używający słów uznanych powszechnie za obelżywe. W debacie nad ustawą o mniemanym języku śląskim szereg razy została bardzo wyraźnie zaznaczona dalsza, szersza perspektywa
Najpierw język, potem mniejszość de jure, a potem autonomia, a zatem fragmentacja państwa polskiego w jego aktualnym kształcie administracyjnym, terytorialnym. Ponieważ w 2010 roku Ruch Autonomii Śląska przedstawił swoją strategię pod prostą, bezpretensjonalną nazwą Autonomia 2020. Widzę, że macie, szanowni państwo, jakieś opóźnienia w realizacji swojej strategii, ale ponieważ jesteście aktywni w działaniach na rzecz tego złego projektu, który procedujemy, pytam, kiedy wyciągniecie z zanadrza te kolejne projekty i kiedy będziecie chcieli, żeby Sejm wykonał dalsze kroki ku przepaści, ku jakiej zmierza państwo polskie, jeśli zgodzimy się na zatwierdzenie jego niespójności terytorialnej. Dziękuję, pani marszałek. Szczęść Boże, szanowni państwo, kolejna ustawa, która obficie podlana sosem retoryki dobroludzizmu i altruizmu, oczywiście na cudzy koszt, w istocie antagonizuje różne grupy pracowników, różne grupy społeczne. Z jednej strony to pan minister wjeżdża na białym koniku garbusku i rozsypuje pieniądze, których samorządy nie miały, żeby godziwie opłacić pracowników społecznych. Z drugiej strony, jak już oni dostaną te pieniądze, no to są równi i równiejsi, ponieważ poza nawiasem tej polityki dobroczynności uśmiechniętej zostają te gminy, te samorządy, które jakoś radzą sobie z problemami społecznymi właśnie dlatego, że angażują się na terenie tych gmin w rozwiązywanie tych problemów, nie tylko jednostki powoływane do istnienia przez rząd i samorząd. Różne są podmioty, są parafie, są kurie, są rozmaite organizacje niosące, dźwigające ciężar dobroczynności w Polsce. No i pytanie jest takie, dlaczego równi i równiejsi? Dlaczego ta ustawa stawia rząd w pozycji dobrego wujka, który rozdaje po uważaniu coś tam na waciki? Dziękuję bardzo, pani marszałek. Szczęść Boże, bezpiece wszystkim dobrym gliniarzom, funkcjonariuszom spod różnych szyldów trzyliterowych i nie tylko, którzy rzeczywiście trudzą się nad tym, żeby państwo polskie wystawiane na ciągłe, wysokie ryzyko, między innymi przez Wysoką Izbę, poprzez działania i zaniechania zmieniających się rządów, mimo wszystko starają się, żeby państwo polskie przetrwało. Ich Konfederacja pozdrawia im, rada by nieba przychylić. Liczymy na to, ba, wiemy, że są w polskiej bezpiece ciągle jeszcze tacy ludzie, którzy chcą służyć państwu polskiemu. Zgodzimy się, panie ministrze, prokuratorze generalny, że wiele nagromadziło się nieprawości za sprawą rządów Zjednoczonej Łże Prawicy. I nie wiem tylko, czy zgodzimy się co do tego, że jedną z tych nieprawości jest nierozliczanie dostatecznie energiczne nieprawości za poprzedniego reżimu, którego współtwórcy, uczestnicy dzisiaj zasiadają w Wysokiej Izbie i zasiadają także w gabinetach i sprawują nadzór, kontrolę i dowodzą także polskimi służbami. Im dłużej, im częściej wymawiane jest w Wysokiej Izbie słowo magiczne Pegasus, słowo tego sezonu, tym silniejsze wrażenie, że to jest bardzo użyteczne narzędzie do stawiania zasłony dymnej nad innymi przejawami inwencji funkcjonariuszy tych niedobrych gliniarzy. No i cóż, oskarżycielskim palcem tutaj wskazuje przedstawicieli Zjednoczonej Łże Prawicy, którzy tego nie rozliczali, którzy dopuścili do tego, że zostały umorzone rozmaite jakieś tam postępowania, śledztwa, w których przechodziły tak znakomite persony, jak właśnie generał brygadier Bondaryk, ba, pan minister Cichocki, jako sprawujący dziś minister, szef kancelarii marszałka Sejmu, w swoim czasie sprawujący nadzór nad działaniem służb trzyliterowych. No a za tamtych czasów mamy przecież sprawę inwigilacji, podsłuchów,
dziennikarzy, naruszanie tajemnicy dziennikarskiej i media waszej, szanowna Zjednoczona Urze Prawico, waszej otuliny propagandowej publikowały w swoim czasie takie listy inwigilowanych dziennikarzy. No cóż, kiedy nie doprowadziliście tego do jakiejś puenty, nie postawiliście kropki nad i, może uczyni to pan minister Bodnar. Może pan minister Bodnar wróci do tych wszystkich nielegalnych podsłuchów. Zapytam, panie ministrze, czy dalej praktykuje się i czy na pańskiej wachcie, czy pan by to tolerował, żeby praktykować takie podstępne działania, jak na przykład zlecanie podsłuchu nielicencjonowanego przez sąd w ramach szkolenia adeptów tajnej służby. Podaje im się jakieś tam numery, których mają słuchać, notować, wyłapywać, ale to jest wszystko w ramach szkolenia, prawda? Nie ma żadnej operacji, nie ma żadnego kwestionariusza, który byłby formalnie założony. Czy to się dalej dzieje? Czy to się dalej dzieje? Ja osobiście miałem przyjemność przechodzić w jednym z takich dochodzeń. Byłem mianowicie, jak doniosły media w swoim czasie, rozpracowywany w ramach operacji Cmentarze z podejrzeniem, uwaga, z podejrzeniem działań antyrosyjskich. Dziękuję, w okolicach 2010 roku, wówczas różni inni weterani polskiego życia publicznego, pan redaktor Pospieszalski, pani redaktor, reżyser Stankiewicz i inni, no ale to właśnie ostatecznie zostało wydzielone, bo za waszych czasów moje nazwisko, to nie było właściwe nazwisko do tego, żeby ścigać nieprawości peowskie, przenieśliście to do Szczecina, tam pan dalej coś wyjaśniał, nic z tego nie wynikło. Apel do pana, panie ministrze, żeby pan wniknął, dogłębnie przebadał. Dziękuję, panie pośle, zapraszam do głosu pan poseł Jarosław Sachajko. Panie ministrze, tak, ta lista inwigilowanych niewątpliwie bezprawnie: Stankiewicz, Pospieszalski, Jan Pietrzak, Jan Piński, Waldemar Łysiak, Marek Pyza i ja, niegodny Grzegorz Braun. Wcześniej to były publikacje pana redaktora Leszka Szymowskiego, a wcześniej, no nie, później, bo to z 2012 roku, lista dziennikarzy ujawniona przez pana ministra bezpieki Kamińskiego z pominięciem nazwisk tych, którzy przechodzili w sprawach inwigilacji dziennikarzy zagranicznych podejrzewanych o aktywność agenturalną, szpiegowską, ale z tych niepodejrzewanych o nic, no to Gociek, Gmyz, Gargas, Gursztyn, Jachowicz, Jakucki, Jankę, pani Patrycja Kotecka, pani ministrowa i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że to są sprawy warte doprowadzenia do jakiejś konkluzji, panie ministrze. I fakt, że to Bondaryk i Cichocki, dziękuję, na jakimś etapie minister Jacek Cichocki, patronowali tym nieprawościom, nie powinien pańskiej śledczej, niechybnej, oskarżycielskiej ręki pod... Szczęść Boże, rodacy, ratuj się kto może, kiedy rządy kolejne pomnażają liczbę resortów i wydłużają linię koryta, o dostęp do którego walczą zwalczające się plemiona. PiS, PO, aktualny rząd idzie jednak na rekord i zwiększa liczbę resortów, nie zwiększając wydajności w rozwiązywaniu problemów, przed którymi stoi państwo polskie. Pytanie do rządu, dlaczego wpisujecie do tej ustawy powinność, obowiązek sprawozdawczości względem eurokołchozu, względem Komisji Europejskiej? Ja rozumiem, że w ramach umów międzynarodowych możemy przedstawiać rozmaite informacje i możemy prezentować rozmaite dane, ale jeżeli wpisujecie do ustawy taki obowiązek, to znaczy, że wyprowadziliście szczyt hierarchii władzy w Polsce do Brukseli. I my to wiemy z waszej praktyki i to nas nie dziwi. Dziwi jednak, i stąd pytanie, ostentacja
w tym uznawaniu zwierzchności Rady Komisarzy Ludowych Eurokołchozowych nad rządem Rzeczypospolitej Polskiej. Czy to jest konstytucyjne, panie ministrze? Dziękuję. Panie ministrze, kiedy wertowałem te projekty, które pan tutaj nam prezentuje, to jedna rzecz mnie zastanowiła. Piszecie tam jednakowoż, pan i pańscy ghostwriterzy z Fundacji Batorego, piszecie, cytuję, Trybunał Konstytucyjny. W odniesieniu do tego bytu, którego realność i legalność kwestionowaliście przez ładnych parę lat. Był ci to zatem Trybunał li tylko Julii Przyłębskiej? To po co w ogóle pan się odnosi do wyroków, postanowień tego Trybunału? Czy może jednak był to Trybunał Konstytucyjny? Ja chętnie bym się przychylił do tej pierwszej diagnozy i rozpędziłbym to i także inne towarzystwa na cztery wiatry, ale pod warunkiem, że to zmierzałoby do jakiegoś rozwiązania politycznego. Mam wrażenie, że pan nie proponuje rozwiązania i przywrócenia stanu, którego pożądanie pan tutaj deklaruje, tylko po prostu przeprowadzacie ni mniej, ni więcej wrogie przejęcie Trybunału Konstytucyjnego Julii, czy nie Julii Przyłębskiej. Bardzo proszę o odniesienie. Dziękuję, zapraszam, do tej głos zabierze dziękuję pan poseł. Szanowna pani marszałek, pan minister wymienił moje nazwisko kilkakroć, ale z wszystkich głębokich błędów, w których tkwi, z całym szacunkiem, pan minister i jego tutaj poplecznicy, którzy tak naprawdę nie mają żadnych argumentów i dlatego najczęściej, jak już nie ma co powiedzieć, no to jest albo piekło kobiet, albo reductio ad Putinum, tak? I to ma wystarczyć za argumentację, więc wszystkich tych błędów sprośnych i niebłobrzydłych, panie ministrze, w które pan popadł, chciałbym zaakcentować ten jeden. Proszę nie utożsamiać Europy z eurokołchozem. Proszę nie utożsamiać tego szkodliwego projektu politycznego, totalniackiego, zamordystycznego, z piękną rzeczywistością historyczną i geograficzną. Bardzo dziękuję, panie pośle. Bardzo dziękuję, panie pośle. Wyłącza mi mikrofon, pani marszałek? Panie pośle, tak, ponieważ umówiliśmy się na minutę i ja dochowuję swoich umów. Bardzo proszę, żeby pan poseł też dochowywał umów. Jeśli się umówiliśmy na minutę, to na minutę. Wniosku formalnego, czy mogę zabrać głos? Panie pośle. Chciałbym głos, wniosek formalny. Wprowadziłam pan... Nie, panie pośle. Sposobu prowadzenia panie dyskusji. Pośle, jesteśmy pod koniec dyskusji. Pan zgłosi po zakończeniu tej dyskusji, prewencyjnie, dobrze? Dobrze, zgłoszę wniosek. To pan bez zgłosi, Proszę usiąść. Panie pośle, wychodzi na to, że stosowanie powagi Sejmu przeszkadza panu w wypowiadaniu swoich racji. Umówiliśmy się, pan prosił, ja dałam minutę. Wyłączenie mikrofonu po półtorej minuty jest całkiem normalną rzeczą. Ja prosiłam, żeby pan się zmieścił w minucie. Szczęść Boże wszystkim dobrym opiekunom dzieci w potrzebie. Brawa dla dziadków. Pani poseł, Konfederacja nie będzie się sprzeciwiać w procedowaniu tego projektu, ale Konfederacja nie może nie zwrócić uwagi na to, że to jest jeden z przejawów waszej determinacji, by rozwiązywać problemy wyłącznie objawowo, nie leczyć ich u korzenia. To, co wyrabiacie z polskimi dziećmi, z polską rodziną zastępczą i niezastępczą. Przede wszystkim powszechnym fiskalizmem, uciskiem i talmudyzmem biurokratycznym. To sprawia, że ludziom trudniej związać koniec z końcem. I wtedy pani, pan minister wjeżdżają na białym koniku garbusku i rozdają pieniądze, które wydrukowali sobie w budżecie, którego deficyt, jak widać, nie ma już żadnych granic i można go powiększać bez większych zahamowań. Czy to będzie dla was kolejne narzędzie
upaństwowienia samorządów poprzez selekcję i typowanie tych, którym się te pieniądze dostaną i eliminowanie tych, którzy ich nawet nie zobaczą. Jakie będą kryteria przyznawania tych zapomóg, które mają wspierać rodzinne domy opieki? Oczywiście one potrzebują pomocy, ale najlepszą pomocą byłoby nie przeszkadzać Polakom w kształtować pomyślność ich rodzin i przyczyniać się do wzrostu gospodarczego państwa przez zwiększanie zamożności, zasobności polskich rodzin. Wyszliście w tej kadencji z pigułką wczesnoporonną dla nastolatek, wyszliście z projektem legalizacji upowszechniania dzieciobójstwa w Polsce, propagujecie zboczenia, więc niszczycie normalną rodzinę i teraz rozdajecie na waciki. Chcę zapytać o adopcję, procedury adopcyjne. To nieprawda, że nie ma w Polsce ludzi, którzy chcą dać życie rodzinne dzieciom, które zostały pozbawione tego luksusu. Są kolejki chętnych, ale procedury adopcyjne opóźniają uzyskanie prawa do tego, żeby opiekować się dzieckiem, które też niczego bardziej nie pragnie i bardziej nie potrzebuje. Więc pytanie jest takie, czy poza drukowaniem pieniędzy po to, żeby je rozdać wybranym samorządom, ministerstwo interesuje się tym, jak rozładować zatory na poziomie sądów rodzinnych i procedur adopcyjnych. Uderz w stół, a nożyce się odezwą. Rzeczywiście to jest upiorne, że panie z resortu, który ma się zajmować dobrostanem rodziny, kiedy pojawiają się z naszej strony pytania, panie odpowiadają ogniem zaporowym o legalności dzieciobójstwa, pigułki wczesnoporonnej dla nieletnich, czy też reklamujecie państwo zootechniczną procedurę o eugenicznym charakterze zwaną in vitro. Uderz w stół, a nożyce się odezwą. Nie ma czegoś takiego jak bezpieczna aborcja. Ona jest szczytowo, skrajnie niebezpieczna dla małego człowieka, który traci życie. Szczęść Boże, rodacy, i ratuj się kto może, kiedy rząd idzie w zaparte i jedzie na nas tym kombajnem eurokołchozowym, który ma zaorać polskie rolnictwo, ma zasypać polskie górnictwo i ma wywłaszczyć powszechnie Polaków z ich nieruchomości pod pretekstem docieplania, termomodernizacji. I pan, panie ministrze, idzie w zaparte i to jest zwyczajny faszyzm, panie ministrze. Historyczne doświadczenia przekonują nas, że totalniackie rozwiązania w XX wieku mające barwę brunatną czy czerwoną, to uwaga, na co dzień wcale nie były jakieś hordy strasznych SS-manów i NKWD-stów, czekistów, tylko to byli tacy mili ludzie jak pan, implementujący rozmaite normy, które przychodziły z góry. Jak pan czy panie, które siedziały w tym tramwaju rządowym jeszcze parę miesięcy temu, ale godziliście się na to wszystko. Precz z eurokołchozem. Właśnie dlatego, że Europa, chcielibyśmy, by przetrwała i Polska, i naród polski, dlatego precz z eurokołchozem. Polecam lekturę pani marszałek przede wszystkim. Państwowy Instytut Geologiczny przewiduje, że kończy się ocieplenie klimatu i niedługo zacznie się ochładzać. Niedługo to oczywiście jest perspektywa dekad, ale ponieważ cała ta wasza eurokołchozowa doktryna jest oparta na bredni walki z emisją dwutlenku węgla, bez której to emisji próżno by marzyć o takiej pięknej wiośnie, jak w roku 24. Dziękuję bardzo, panie pośle.
Nie byłoby bez dwutlenku węgla fotosyntezy. Więc przeczytajcie sobie, że Państwowy Instytut Geologiczny mówi, dziękuję że bardzo, właśnie panie wahadło pośle. Się wychyla, a zatem grunt... Panie pośle, nie chcę panu wyciszać mikrofonu. Minęły dwie minuty. Bardzo dziękuję, pani marszałek. Minęły dwie minuty. Minęły koniec dwie minuty. Ocieplenia klimatu. Niedługo słyszałam pana wyraźnie. Się ochładzać. Pani marszałek, Wysoki Sejmie, debata o polityce zagranicznej sprowadzona do poziomu groteski. Dwie strony Wysokiej Izby licytują się i przekrzykują w tym, kto będzie bardziej antyrosyjski i kto będzie bardziej proamerykański. Polityka polska nie wstała z kolan, zmieniła klęczniki. To, że doszukujecie się państwo subtelności w swojej w istocie tożsamej linii polityki zagranicznej, kto antyszambruje przede wszystkim w Berlinie, a kto jedzie prosto do Waszyngtonu, kto zahaczy o Tel Awiw, Jerozolimę, to są subtelności. Nie różnicie się w waszej polityce zasadniczej. Jesteście jedni i drudzy podżegaczami wojennymi, którzy naród polski uczynili zakładnikiem cudzej racji stanu, cudzego interesu. Dogmaty judeoidealizmu, atlantyzmu, oczywiście antyrosyjskości, z której rządy Zjednoczonej Urze Prawicy uczyniły jedyny dogmat polskiego patriotyzmu. I teraz zobaczcie, szanowni czcigodni eks-ministrowie, z tej strony komuna, eurokomuna elegancko załatwia was w dniu dzisiejszym, was oskarżając o to, że jesteście ruskimi agentami i cała debata o polityce zagranicznej zjechała do rowu. Mało czasu. Debata średnia, jak na stosunki międzynarodowe, o których tutaj się więcej milczy niż mówi. Więc ja pozwolę sobie polecić lekturę szanownym państwu i lewicy z lewej, i lewicy z prawej strony sali. Raport, panie ministrze, to dla pana będzie też użyteczne. Rand Corporation, taki trust mózgów, taki think tank amerykański, raport z 18 roku, US Presence and the Incidence of Conflict, czyli wpływ obecności baz amerykańskich w świecie, politycznej, militarnej obecności Stanów Zjednoczonych na ewentualne zwiększenie ryzyka konfliktu zewnętrznego, wewnętrznego. I w tym raporcie to będzie koniec mojego wystąpienia, więc bardzo proszę panią marszałek o sekundy cierpliwości. W tym raporcie czarno na białym towarzysze amerykańscy samych siebie informują. However, provision of U.S. military assistance may be associated with increased state repression and incidents of civil war. Obecność amerykańska, polityczna, zmilitaryzowana w świecie, co dla Amerykanów nie jest problemem, zwiększa jednakowoż, piszą analitycy Rand Corporation, zwiększa prawdopodobieństwo represywności reżimu i z tym właśnie mamy tu do czynienia, prawda? Mowa nienawiści będzie za chwilę penalizowana. Każdy, kto wierzga przeciwko Ościeniowi i kwestionuje wasze dogmaty, zostaje ruskim agentem. Trzyliterowe służby składają wizyty opozycji realnie antysystemowej, prześladowania, cenzura, represywność systemu i prawdopodobieństwo wojny domowej. Mamy tu do czynienia z wojną domową instatu nascendi. Wojną, którą wytoczycie o to, kto się pierwszy, czyjej klamki uwiesi. A suwerenność, niepodległość, dobrostan, bezpieczeństwo narodu polskiego są składane na ołtarzu tej absurdalnej polityki. Ona oczywiście nie jest absurdalna, ona jest logiczną konsekwencją błędów, zaniechań,
Zła historia jest matką złej polityki. Józef Szujski, historyk XIX wieku, notabene cytowany przez Bronisława Geremka, świeć Panie. Zła historia jest matką złej polityki. Nie, nie. Polski patriotyzm nie ma być redukowany do antyrosyjskości, antyniemieckości. Nie ma być redukowany do hurra entuzjazmu składania polskich interesów na frontach cudzych wojen, na ołtarzach cudzych interesów. Dziękuję bardzo, pani marszałek.